Cześć, tu Kinga. Witam Was dzisiaj na moim kanale Eko Kreatywna w holu luteksowym z super perełkami. Słuchajcie, byłam w Vive Profit, ale mam też tutaj rzeczy, takie drobne zakupy z innych miejsc, natomiast głównie są to zakupy z Vive Profit, z ostatnich zakupów. Same, słuchajcie, perły, 100% wełny, wełna z kaszmirem, kaszmiry w ogóle, no, jedwab. Tak piękne rzeczy, że głowa mała, mam dużo swetrów dzisiaj i takie swetrowe żakiety. Przepiękne, słuchajcie. Wow. Jestem pod mega wrażenia, mam też niesamowity płaszcz z kaszmirem i bardzo, bardzo modny kożuch i w ogóle wow. Sama nie wierzę, że czasem takie rzeczy się uda kupić w second handzie, bo wiecie, jak rzeczy jakościowe są bardzo drogie w sklepach, ale będę Was zawsze namawiała na kupowanie jakości, na kupowanie nawet z drugiej ręki, ale rzeczy z super jakościowych tkanin i dzianin. Uwierzcie mi, ostatnio też studiuję i uczę się dużo o materiałach, o ich wpływie na nasze zdrowie. Naturalne materiały, szczególnie takie niewytworzone z ropy naftowej, ze sztucznych całkowicie rzeczy martwych i ze śmieci, są super dla naszego zdrowia. Nie tylko samopoczucie, ale fizyczne zdrowie nasze i różne dolegliwości można załagodzić, a wręcz czasem zlikwidować noszeniem naturalnych, dobrych składowo rzeczy, rzeczy nienaładowanych chemią. Dlatego będę Was na tym kanale na to namawiać. Jeśli podobają Wam się treści o ekomodzie, jeśli lubicie naturalne, dobre jakościowe materiały, super jakość ubrań i styl, dobry styl, to zapraszam Was na mój kanał do zasubskrybowania, koniecznie. Bardzo mi to pomaga w rozszerzaniu zasięgów oraz oczywiście polubcie ten filmik, bo jest to dla mnie taka nagroda za pracę, a Was to nic nie kosztuje, oprócz ruchu paluszkiem. Także będę bardzo wdzięczna i ogromnie Wam za to dziękuję. Lecimy, słuchajcie, już do zakupów, bo nie mogę się doczekać. Kochani, zacznę dzisiaj od tego, że powiem Wam, że stylówka z ostatniego filmiku, dzisiaj ten sam dzień kręcę, co ostatni filmik niedzielny, i postanowiłam jeszcze pokazać Wam raz, dla tych, co nie widzieli, przepiękne kolczyki w stylu Chanel z masy perłowej, perły i stali chirurgicznej, które otrzymałam w prezencie ostatnio i nadal Was namawiam. Zajrzyjcie na lids.pl na Instagramie albo Lids Jewelry na TikToku, bo naprawdę dziewczyna robi super piękne rzeczy z naturalnych kamieni. No i wspierajmy polskie marki, to jest też moje hasło. Polskie dobre marki, nie każde polskie marki, bo wiecie co, ja nie jestem aż taką patriotką, żeby wspierać chłam, żeby wspierać jakieś dziadostwo, to nie. Jeżeli jest polska marka, ale robi rzeczy sztuczne, nie warto. Serio, nie warto żadnych takich biznesów wspierać. Natomiast biznesy ludzi kreatywnych, ludzi, którzy próbują naprawdę coś fajnego zrobić, bardzo warto wspierać, dlatego zajrzyjcie koniecznie tam i może coś na prezenty właśnie gwiazdkowe, świąteczne. Przypomnę Wam to jeszcze przed świętami, trochę bliżej, ale naprawdę, no sami zobaczcie, jaka klasa, po prostu coś pięknego. Także jestem mega wdzięczna i oczywiście to nie jest żadna reklama, jak już w ostatnim filmiku mówiłam, po prostu jestem zachwycona. Teraz do rzeczy konkretnych. Pokażę Wam najpierw spodnie dresowe, które wyprzedaję. To z tego względu, żebyśmy to mieli za sobą. Spodnie Gucci bawełniane. Wiecie co? Jakość jest tak dobra tych spodni, że się, no chyba każdy by się nabrał, że jest to oryginał, bo naprawdę jest bardzo gruby materiał. Chociaż powiem Wam, że do tej pory mam wątpliwości, czy to nie jest oryginał. Metka jest taka, jak są te oryginały, bardzo gruba taka. Jedyne co to przeszycia nie są tutaj takie kolorowe, jak widziałam na metkach oryginalnych, ale naprawdę, słuchajcie, są za duże na mnie te, po prostu te dresy. Miałam nadzieję, że jednak dam radę w nich chodzić, ale no po prostu są na mnie za duże. Są to dresy w rozmiarze, tutaj jest napisane XXL, ale tak naprawdę polecam je na M, od M do L, bo bez przesady, no nie ma co nosić jakichś obcisłych dziadostw. Tylko powinno być trochę luzu w dresach, ale takie typowe w stylu Gucci dresy, z takim, tutaj jest nawet logo, takie o, widzicie? I zielone ściągacze, bardzo jakościowe dresy, też nie będę ich jakoś właśnie drogo sprzedawać, więc jak ktoś by chciał takie dresy nawet mieć po domu, to może się zgłaszać. Słuchajcie, lecę teraz jeszcze dwa akcesoria, które wcześniej nie pokazałam, bo zapomniałam o nich, szczerze mówiąc, po prostu w ferworze. Bardzo ciekawy pasek z materiału w rozmiarze M około, na mnie jest minimalnie za duży. Bardzo fajnie tu ma zrobione trochę tak jakby zapięcia od szelek.
Srebrna klamerka bordowa, taka plecionka jest. Super paseczek, słuchajcie. Tutaj coś, widzę, że jest jakieś takie... Nie, to jest po prostu zszyty w ten sposób materiał, ale paseczek jest naprawdę fajny i też będzie niedrogo do sprzedania. Mam też pasek taki alamęski ze skóry prawdziwej. I pasek jest, wydaje mi się, że taki dość uniwersalny w rozmiarze, bo ma dużo dziurek, ale no na XL może nie być męskie, ale myślę, że od M do L paseczek bardzo w super stanie. Skóra naturalna, srebrne zapięcie, też nie będzie drogi. Jak ktoś potrzebuje na damski do jeansów, to też będzie spoko. Słuchajcie, no i teraz przechodzę do tych mega pereł, którymi jestem taka zajara. Jedna rzecz, najpierw to sweter z kaszmiru i on jest taki w kroju męskim, to jest pewnie sweter męski, aczkolwiek dlaczego kobieta nie miałaby nosić bardzo uniwersalny krój swetra, to jest L-ka, więc pewnie na damską L-kę też będzie tak samo. Bardzo piękny kaszmirek, tutaj jest metka, która głosi, że 100% exclusive kaszmir. Handmade in Nepal, ręcznie robione w Nepalu. Oczywiście tu jest napisane prać wyłącznie na sucho, ale to są, słuchajcie, oni tak piszą, żeby się zabezpieczyć, żeby nie reklamować, jak sobie ktoś wypierze w pralce i mu się skurczy. Można prać spokojnie w rękach, ja ten sweter prałam, bo ja piorę rzeczy. Pachnie bardzo ładnie, także możecie się przekonać, jeśli go kupicie na przykład. Bardzo pięknie wygląda, ja go zmierzę tutaj tak na sportowo do moich leginsów kaszmirowych szarych, ale można go nosić też, może też Wam przymierzę, do klasycznych szarych spodni na przykład, jako taka tone on tone stylówka. No po prostu super piękny kaszmirowy sweterek z takiego cienkiego kaszmiru. To nie jest taki gruby, napuszony ten kaszmir, że włosy wyłażą potem, tylko taki właśnie fajny, cienki kaszmirek, piękny, klasyczny kolor, dekolt V. Dekolt V jest spoko, bo mamy tutaj, widać trochę szyi, trochę dekoltu minimalnie i nawet na kobiecie wygląda taki dekolt dość fajnie, nie ucina nam tu szyi i tak dalej. Tu jest sweter vintage z wełny 100%. Ma on taką mikrowadę, aczkolwiek można sobie coś tutaj przypiąć albo nie zwracać na to uwagi. Ja przy takich maleńkich wadach to nie zwracam uwagi. Tu jest takie coś troszkę pocienione, takie jakby takie mikro przetarcie, ale to nie jest dziura na wylot, absolutnie. Można sobie to troszkę nawet tak lekko ściągnąć do siebie niteczką i nie będzie w ogóle widać. To nie jest, jak mówię, dziura. Sweter vintage bardzo dobrej szkockiej firmy marki Pringle. I tak jak mówię, wełna, bardzo ciekawy kolor, taki żółty, lekko zgaszony, taki jesienny żółty właśnie, jak ktoś lubi takie kolory, 100% wełna, tak jak mówię, i bardzo piękna wełna, pure new wool, to jest napisane, i napisane, że shrink resistant, że się nie kurczy, no nie próbujcie w gorącej wodzie, nie jest to możliwe, żeby się nie skurczył w ogóle, natomiast... Natomiast naprawdę śliczny półgolf, bardzo w dobrym stanie, bo naprawdę powiem Wam, że jak się tak patrzy z daleka, to w ogóle tej takiej minimalnej, milimetrowej wady nie widać. No to tak czasami jakaś jest grubsza nitka czy coś, to też tego nie widzimy, prawda? A zdarza się, no bo to są wełny prawdziwe. Bardzo piękny sweter, taki trochę oversize'owy, totalnie nie mój kolor, ale jak ktoś ma ciepłą urodę, to piękny. To musicie się bardzo, bardzo wpatrzeć, żeby zobaczyć, że tu coś wygląda to jak taka kropeczka po prostu. No, także super, super ładny sweter, mierzę oczywiście do czegoś, co w miarę pasuje mi, mimo że takich kolorów nie posiadam w szafie. Mam jedną spódnicę żółtą, ale jest dużo zbyt jaskrawa do tego. Słuchajcie, kolejna piękna, piękna, piękna rzecz to sweter bardzo taki premium wyglądający, beżowy, też nie mój kolor, ale jak najbardziej będzie dla Was, 100% wełna również, zobaczcie, i to chyba merino, zaraz Wam sprawdzę. Patrzcie, jaki piękny, z takim jakby grubym ściągaczem, z takim lejącym lekko golfem, teraz w ogóle te przestrzenne golfy są bardzo na topie, więc super. Stan idealny, słuchajcie. Górnej metki nie posiada, ale ma normalnie tutaj metkę ze składem. 100% czysta wełna i to jest na pewno, to jest jakiś też trochę vintage sweter. Oczywiście w zimnej wodzie prać, jest to wyraźnie napisane.
I jest to sweter taki raczej większy, LXL nawet mógłby być, bo jest dość szeroki, natomiast nie jest jakiś długi, bardzo krótki nie, ale taka normalna, klasyczna długość swetra, piękny sweter, słuchajcie. No jest mega, jest naprawdę mega, bardzo, bardzo delikatny, to słuchajcie, to są właśnie takie wełny typu merino i one są tak mięciutkie, że w ogóle nie czujecie, że to jest wełna. To jest praktycznie jak kaszmir, takie w dotyku. Kolejna piękna rzecz to niesamowita po prostu marynarka. Też nie wierzę, że ją znalazłam. Nie wierzę, że ją ktoś oddał. 38, jest to 38 MK. Marka Tandem. Jest tak piękna. I słuchajcie, bardzo gruba wełna, ale nie tylko wełna. Cudowna. 85% wełna, 15% jedwab i to czuć. Patrzcie, jaki piękny wzór. Szary, czarny i beżowy kolor. Przecudowna rzecz, słuchajcie. No patrzcie na to. Piękny krój, ma kieszenie, ma piękny taki szalowy kołnierz. W ogóle naprawdę, no to jest tak ładne. Nie wierzę. Po prostu czasem, że ludzie oddają takie piękne rzeczy. No jest mega premium rzecz, słuchajcie. Jest to grube, to można nosić jako kurtkę w jesieni, a w zimie jako taki na grubszą, no wiecie, na chłodniejszą pogodę nawet żakiet, bo tu możecie pod spód włożyć nawet taką koszulkę jedwabną pod spód i no serio, po pierwsze to nie drapie, bo jest z jedwabiem, bardzo przyjemny żakiecik, a po drugie właśnie jest... gruby, więc nie trzeba się tu już naubierać. Kolejna rzecz, piękna marynara, naprawdę piękna marynara. Marynarka jest 59% wiskozy, 41% wełny i to jest LOG, dawna marka H&M, no i dawniej robiono rzeczy super jakości w tym H&M. Czasem teraz też się zdarzają, ale ceny też są tak. I to jest ta parzona wełna. To jest znowu coś, co można i za żakiet, i za kurtkę uznać. Dwurzędową, bardzo fajny krój, nowoczesny, modny żakietu. Lekko tylko wcięty, taki raczej prostawy. No i naprawdę mega idealna jakość i stan jak nowe. Bardzo piękna rzecz. I to jest właśnie też taka M-ka. Na mnie jest to trochę za duże, już tamta bardziej, a ta jest taka większa troszeczkę, słuchajcie. Udało mi się kupić piękny kożuch. Kożuch bardzo modny. Teraz jest ten typ kożucha, jest najmodniejszy, z tym właśnie takim jasnym, białym wyłożeniem. Patrzcie, jaki idealny stan kożuszka, czyściutki. W ogóle no totalnie ten kożuch wygląda jak nówka. No i oczywiście, no nie będę Wam już mówić, jakie są ceny, bo możecie sobie zawsze sprawdzić. Piękny. 100%, oczywiście skóra, tutaj są jakieś metki nawet, u góry nie ma metki, tylko właśnie te metki są zawsze z boku. Zobaczcie mnie w tym i w sukience, oversize'owe cudo, zastanawiam się, czy sobie nie zostawić tego kożucha mimo rozmiaru, bo to jest bardziej taka L-ka, nawet XL-ka, ale tak super wygląda jako oversize, sami przyznajcie, no cudo, naprawdę cudo. Jak na kożuchy, to nie było aż tak drogi. Oczywiście są tu i guziczki, i zamek. Osobiście mi by się nie chciało na ten zamek zamykać, ale funkcjonuje. Zamek, jak ktoś chce, to można. Natomiast guziczki szybciej po prostu, bo z tymi zamkami w takich cięższych ubraniach to nie jest takie wygodne. Dobrze, że zrobili te guziki ekstra. Ale patrzcie, no cudo. Piękny kolor. I to są, słuchajcie, najmodniejsze teraz kurtki i kożuchy w takim stylu. Są na topie. No kolejne cudo, słuchajcie, od marki Gilbert. Płaszcz o cudownym kroju, który zobaczycie teraz w stylówce, bo nie da się oddać mu sprawiedliwości bez stylizacji. I słuchajcie, super znowu skład. Rozmiar około 40, ale może być, o ile macie dość wysoki wzrost, minimum taki jak mój, to możecie na każdy wzrost w zasadzie. 70% wełna, 10% kaszmir, 20% stanowi poliamid, połowa, ponad połowa podszewki jest z acetatu, czyli wiskozowa. Przepiękny, idealny stan płaszcza, słuchajcie. No płaszcz z kaszmirem o tak pięknym, nowoczesnym kroju, dużych kieszeniach, ma takie z boku rozcięcia, no zobaczcie tam, jak to wygląda. Naprawdę jestem tak zachwycona tym płaszczem. Wiecie co, powiem Wam, że czasem się zastanawiam nad ludźmi, którzy wyceniają te rzeczy, bo to jest naprawdę mega piękna rzecz.
warta wiele, dużo kasy. Natomiast czasem takie brzydkie, sztuczne płaszcze wyceniają bardzo, bardzo wysoko Vive Profit. No okej, nie wiem, może jakieś tam sieciówki, wydaje mi się, że to lepiej zejdzie czy coś, ale naprawdę sztuczne rzeczy, brzydkie czasem naprawdę i są tak drogie, a to jest tak piękne. Oczywiście nie mówię, że to było tanie, bo to jest z nowego towaru, więc to wszystko idzie już w stówkach, ale mimo wszystko jednak nie 250, jak niektóre tam są rzeczy wycenione. I ostatnia dzisiaj rzecz, sukienka, która była już we vlogu w ostatnim i zachwyciła mnie. Jest bardzo wąska na mnie, znaczy jest obcisła na mnie po prostu. To jest taki rodzaj sukienki i ta sukienka jest z wełny z kaszmirem na pewno i wydaje mi się, że bez domieszek, bo ja jak ją noszę, to mega naturalne odczucie jest. No chyba, że jakaś tam drobna jest domieszka, może 10% max. W każdym razie, no w dotyku to jest cudowne i w ogóle bardzo, bardzo naturalne. Taka ażurowa sukienka, do której trzeba mieć kryjące jasne rajstopy i jasną koszulkę, tak jak ja tu, minimum, albo długą halkę obcisłą, żeby nie było to prześwitujące. No i ja tutaj mierzę Wam do różnych rzeczy, do tej chustki, co ostatnio pokazywałam, ale też i do różnych kurtek i w ogóle mierzyłam tą sukienkę dzisiaj do wielu tutaj rzeczy i zobaczcie, że naprawdę pasuje do wielu rzeczy i mnie się podoba, ja bardzo lubię takie sukienki, są bardzo wygodne. Oczywiście, no jest troszeczkę eksponująca, dlatego właśnie albo kurtka, albo jakiś szal, można jakąś taką powiewną kamizelkę sobie założyć, żeby drugą ciekawą warstwę dołożyć, także jestem bardzo zadowolona, dajcie znać, jak się Wam podobam, czy mogę chodzić w tej sukience, i tak będę w niej chodzić pewnie. Pasuje do wielu moich rzeczy, no i patrzcie, jakie to jest milutkie. To jest też takie wygodne jak dres praktycznie. Kochani, to było już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że się Wam podobał filmik. Zapraszam na kolejne, będą na pewno super zakupy znowu. No i będą też filmiki domowe teraz, bo niedługo będzie filmik z bardzo fajnymi, mam nadzieję, poradami domowymi, związanymi takimi porządkami przedświątecznymi, z organizacją domu, z jakimiś, no, ogólnie będzie, myślę, że będzie to fajny filmik, może przydatny dla Was, szczególnie teraz właśnie, jak już trochę myślimy o świętach, może jak coś tam przed świętami przeorganizować, może jakieś drobne rzeczy sobie zrobić w domu. I przypominam Wam też o moim dywanie, który jest dostępny na Vinted. Tego typu dywany są bardzo, bardzo nie tylko modne, bo wiadomo, że teraz w ogóle są modne takie rzeczy i coraz więcej jest takich trendów domowych, gdzie wprowadzamy kolor, nie tylko już jakieś takie szaro-bure, jasne, białe wnętrza, ale właśnie dosyć dużo kolorów chodzi, artystycznych przedmiotów, właśnie ręcznie tkanych, jakichś kilimów, dywanów, makram, szkła artystycznego, więc żeby podnieść jakość swojego wnętrza, żeby trochę podrasować wnętrze, to ręcznie tkany dywan jest super i ma piękną kolorystykę. Bardzo Wam polecam, naprawdę jak na dywany ręcznie to jest bardzo niedużo. Jak nie wierzycie, idźcie do IKEA na dział z ręcznie tkanymi dywanami, zobaczyć, jakie mogą być ceny tych dywanów. Dywan jest w bardzo dobrym stanie, także może ktoś będzie chciał sobie tak podrasować wnętrze na święta, wymiar 120x2, więc właściwie do każdego rozmiaru pokoju się nada. Bardzo Was zachęcam, bo naprawdę to są rzeczy bardzo wartościowe i niesamowicie dodają charakteru i dodają takiego prestiżu wnętrzom. Kochani, żegnam się już teraz z Wami, do zobaczenia, pozdrawiam Was, miłego popołudnia i kolejnych dni. Pa, pa, cześć!